No hej, witajcie na kanale Wirper, kanale, na którym chcemy pokazać, że samochody elektryczne są lepsze od diesli. Czyli tego samochodu, który stoi na zewnątrz i podczas postoju na włączonym silniku sobie podgrzewa. Nieładnie. Cóż mogę powiedzieć, dzisiejszy odcinek będzie na temat trasy z Warszawy do Katowic, a później z Katowic do Dąbrowy Tarnowskiej. Będziemy odwiedzać naszych partnerów, a przy okazji zrobimy zimową trasę, a zima jest w pełni, co widać za oknem. Także oglądajcie. Dobrze, także... Tak to wygląda. Podgrzewaliśmy samochód przez około 20 minut. Przy okazji nasz młodszy, średni syn odśnieżył nam to auto, także zaoszczędził nam czasu. Myślę, że lepszej okazji jak ta może nie być w tym roku. Napadało sporo śniegu. Także robimy przy okazji test zimowy. A, tutaj mój kolega Karol, który jedzie ze mną. Samochód był całą noc podłączony, także bateria na pewno jest rozgrzana. Przy okazji, żeśmy go od pół godziny podgrzewali, tam od 20 minut, więc raczej wszystko będzie ok. Mamy do pokonania dystans około 300 km. Zasięg w tej chwili pokazuje 451. Zresztą pokażę to jeszcze w środku. Dobrze, odnośnie naszej trasy, tyle mamy kilometrów zasięgu w tej chwili. Jak wychodziłem z domu, to było 451. Samochód jest nagrzany, bateria jest nagrzana. Podgrzewamy sobie jeszcze siedzenia. Dobrze, więc wyjechaliśmy z Warszawy, mogę już teraz trochę swobodnie kręcić. Zasięg nie wypada dobrze, w sensie jakby teoretycznie zasięg ten, który robisz za testerz, to nie teoretyczny, bardziej praktyczny. Mówi, że dojedziemy na miejsce, a przypominam, że to jest około 300 km stąd, z 10%. Co oznaczałoby, że nasz zasięg skrócił się z oczekiwanych 450 do 350 mniej więcej. Powiedzmy 350. Więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało na trasie. Na razie nam przybywa. Bo nie jedziemy też za szybko, bo warunki pogodowe są jakie są. Nawet spalinówki nie jadą wcale super szybko. Mimo, iż można dojechać 120, to ja jadę stówką. A i tak czasami, no może nie to, że zarzuca, ale tak, no mam takie stresowe sytuacje, tak bym to nazwał. Zmienię sobie pas. Niestety na moim koncie w tym samochodzie nie ma autopilota przez kogoś. Więc jadę tym pomatem, bo nie chcę się zatrzymywać. Będziemy robić postój w Częstochowie. Także stamtąd nakręcimy jakąś relację, no i ewentualnie jakiś postoj jeszcze po drodze. Raczej ładować po drodze się nie będziemy, no ale do tego jeszcze dojdziemy. No kolejny dowód na to, że nie jest dzisiaj wesoło. Ciężarówka się obróciła o 180 stopni. Także bardzo trzeba uważać w taką pogodę. My też uważamy. W tej chwili mamy przejechane już około 130 km. Zostało nam do przejechania 170. Zostało nam zasięgu tego teoretycznego 262 km. Natomiast dojedziemy do Katowic z zasięgiem około 7%. Mamy też mały postój, musimy zjechać z trasy w Częstochowie około 5 km w jedną, 5 km w drugą. Także jeżeli dobrze pójdzie, to dojedziemy do Katowic na jakieś 5-6%, co oznacza, że nasz rzeczywisty zasięg wynosi około 320-330 km. Warunki pogodowe są dosyć trudne. Widzieliście po drodze też, ciężarówka miała spory wypadek. Spodziewam się, że takich sytuacji będzie więcej, bo po prostu cały czas pada. I służby drogowe nie nadganiają, nie są w stanie tych dróg wyczyścić, także prędkość 100 na godzinę wydaje się dużą. Większość samochodów jedzie około 90, nawet mniej. Także jest to zaiste, prawdziwie zimowa trasa. No i tyle, także następny postój w Częstochowie. Po drodze postaram się coś jeszcze powiedzieć na temat tego, jakie panują tutaj warunki. Jedziemy! Zjechaliśmy już z S8, jedziemy w tej chwili A1, zostało nam 70 km do Częstochowy. W tej chwili nie widzę, jaki dystans nam pozostanie, jeżeli chodzi o Katowice, czyli w sensie już do naszego miejsca, pierwszego miejsca docelowego. Zobaczymy to, jak będziemy ruszać z Częstochowy. Ogólnie warunki pogodowe nie rozpieszczają, to jest trzeci dzień, kiedy śnieg pada pod rząd. A dwa ostatnie dni były takie dosyć mocno intensywne, także drogowcy ewidentnie zostali tym razem znowu zaskoczeni przez zimę. Także jest, mówiąc delikatnie, ekstremalnie, jadę w tej chwili autostradą, a mam odwagę jechać 115. Niektórzy widzą, że potrafią sobie trochę poszaleć, ale ja nie jestem w stanie. Miałem już parę takich sytuacji, że tam lekko mną zatrzęsło. Tak jak zresztą widzieliście, innymi zatrzęsło trochę bardziej. No cóż mogę powiedzieć, jedziemy dalej, zobaczymy co będzie. Dobrze, wjeżdżamy już do Częstochowy, mamy tam krótkie spotkanko w sprawach służbowych. Także pani prezes mi tutaj towarzyszy. Nagrywamy. Dzisiaj mamy taki bardzo, 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 bardzo dzień, jakby to powiedzieć, YouTube'owy.
Nagrywamy sporo. Proszę bardzo, Częstochowa. 5 km od trasy, później wracamy. Zobaczymy, ile wtedy będzie zasięgu do Katowic. Jako, że akurat jesteśmy na Orlenie, to i będziemy akurat ładować, no to pokazuję wam, co by było, gdybyśmy chcieli jechać od razu do Katowic. Także słabiutko, dobijemy sobie trochę i jedziemy dalej. Chciałam wam powiedzieć, że Orlen to jest jakaś taka instytucja naprawdę archaiczna. Słuchajcie, zalogowałam się na swoje konto, gdzie miałam dodane dwie karty płatnicze i wyskakuje mi komunikat, obecnie nie ma żadnych zapisanych kart. Muszę przyznać, że jest to frustrujące, bo za każdym razem, jak jesteśmy na Orlenie, to są problemy z zalogowaniem się, z właśnie problem z podpięciem kart. Kiedyś jeszcze na samym początku, czy było za każdym razem przedpłacać po 200 zł, żeby się załadować. No po prostu ręce opadają. Dobrze. Podładowaliśmy parę kilowatów dosłownie na Orlenie. Wyjechaliśmy już z Częstochowy, jedziemy teraz do Katowic. Jesteśmy znowu na jedynce. Tym razem droga już wygląda trochę lepiej, mimo iż cały czas pada. To droga jest, odśnieżona i posolona. Także możemy już cisnąć 110, a nawet i 120 jechałem. Myślę, że nawet spokojnie można było pełną autostradową, natomiast nikt tego tutaj teraz nie robi. Także cóż mogę powiedzieć, widzimy się w Katowicach. Dojechaliśmy już do naszego partnera w Katowicach, Ford GT. Przy okazji pokazuję wam, jak bardzo blisko do Superchargera jest stąd. Jeden 8 km, także gdyby wam coś się zepsuło na Superchargerze, to wiecie, gdzie dzwonić. Także jestem w Katowicach i zaczynamy od razu od pracy, proszę. Chłopaki już cisną baterię. Eska. Bardzo fajna notabene. Bateria po zalaniu. Fajny sposób wymyśleli na to, żeby trafiać przy założeniu baterii. Z państwem Solar Safety. Solution. Pokazują nam właśnie, jak rozpalony został Nissan Leaf i jest przykrywany specjalnym kocem. Tutaj nasz partner z Katowic. Widać skupienie na twarzy. Jesteśmy na Superchargerze w Katowicach. Karol będzie zaraz oglądał Netflixa. Czy nie Netflixa, Karol? Co chcesz? YouTube'a. Dobrze. Także sytuacja jest dosyć dziwna, bo nikt się nie ładuje. Ładowarka jest całkowicie wolna. A sprawna, bo druga jest niesprawna. Robiliśmy też przed chwilą test dywaników, w sensie wylewaliśmy z nich wodę po całej trasie z Warszawy do Katowic i muszę przyznać, że dużo tej wody tam nie było, a cała się zmieściła, także wszędzie dookoła było sucho. No dobrze, opuszczamy już hotel w Katowicach, będziemy zmierzać w stronę Dąbrowy Tarnowskiej. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają parametry samochodu, tylko musimy sobie trochę odśnieżyć. Ach. 362 km. Wczoraj się ładowaliśmy na Superchargerze. Dywaniki zebrały sporo wody, także zaraz będziemy robić kolejny test zlewania wody z dywaników Ewa, ale powiem szczerze, jak na dywaniki o takim kolorze jaskrawym, w taką pogodę i na takie warunki wyglądają nieźle. No ale to nie jest teraz tematem. Także 363 km. Mamy do przejechania około 180. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na szczęście po drodze jest sporo z ładowarek Greenwaya. Tryb auto wycieraczek wtedy, kiedy nie pada śnieg. Ok, stoimy na bramkach na czwórce za Katowicami. Tutaj fajna wizualizacja. Przypominam, że niedługo dla wszystkich, albo dla większości z was będzie płatna. Ze względu na to, że premium jest teraz niestety za 34,99? 34,99? Prawie 4 dychy. 4 dychy. 39? Może 34. Trochę drogo, wydaje mi się osobiście. Wydaje mi się, że Tesla mogłaby trochę odpuścić sobie takie tematy. Także tak to wygląda. Ja jestem zwolennikiem jednak rozliczania się przez internet i takich jakby ułatwień. To tutaj to powinno zniknąć chyba. Mamy około 60 km do celu. Zostało nam zasięgu 171 km, co oznaczałoby, że na 100, powiedzmy 30 przejechanych zużyliśmy 200 tych, które mieliśmy tutaj w zapasie, około 200. Ogólnie A4 jest taka gęsta, dosyć dużo bramek jest. Także te prędkości nie są jakieś gigantyczne, rzadko kiedy udaje mi się jechać 140. Fajne okoliczności przyrody są. W sensie ładne światło, ładna pogoda i wszędzie dookoła śnieg, także... Dobrze, więc zlądowaliśmy
na Orlenie po drodze, jednak doszliśmy do wniosku, że będziemy się doładowywać przed Dąbrową Tarnowską, bo później z Dąbrowy chcemy na jednego strzała dojechać do Radomia i tyle. Do Superchargera po prostu w Radomiu. O, tutaj młody. Także Wierzchosławice, ładowanie około pół godziny i lecimy dalej. Po ładowaniu się na Orlenie mamy 288 km jeszcze, także jest szansa, że do Radomia na jeden strzał zbicia dojedziemy, albo duża szansa, a nawet pewność bym powiedział. Także fajnie wszystko się to układa, jedziemy odwiedzić Adama, naszego partnera, do Dąbrowy Tarnowskiej. Zbliżamy się do naszego ulubionego partnera, Staty Garaż w Dąbrowie Tarnowskiej. Już za chwileczkę, już za momencik, a przy okazji jakby czuć klimat, czujemy, że zbliżamy się troszeczkę na wschód. Dużo drewnianych budynków, fajne kościółki takie, drewniane. Wszystko to wygląda bardzo fajnie. I ogólnie klimat też, jak widzicie, jest bardzo zimowy. Bardziej niż bardzo. Wjeżdżamy. Adam już na nas czeka, zobaczcie jaka gościnność. Wjeżdżamy do Stady Garage. Dobrze, jesteśmy na miejscu z Adamem. Właśnie wchodzimy do biura. Wszystko kompaktowo urządzone, także bardzo mi się to podoba. Nie lubię, kurczę, marnotrawstwa w przestrzeni. Pełno dyplomów. 30 lat prowadzenia działalności, kupa najróżniorakich szkoleń. Mamy mało przestrzeni, ale staramy się z niej wykorzystać jak najlepiej. Prowadzimy tą działalność tutaj praktycznie w domu. Jesteśmy tutaj zawsze. Samochody są pilnowane cały czas, można również zostawiać samochody całą dobę. Poza tym sądzę, że takie mamy warunki, a nie inne, więc sądzę, że będziecie zadowoleni w przyszłości z naszej współpracy. Już trochę tych samochodów dzięki Bartkowi udało się zrobić. Nawet była tutaj naprawa baterii, czyli jakby standardowy ostatni problem, czyli obniżona izolacja. Okazało się, że w baterii była woda, Adam sobie świetnie poradził z tym tematem. Także jest kolejnym warsztatem, który dołączył do grona tych, które potrafią naprawiać baterie w Tesli Model S, w Tesli Model X, a niedługo może w Tesli Model 3 i Y. Dobrze, wchodzimy do Adama. Świeci światło. Widzę, że światło oszczędzamy. Tak jest. Okay, jest to standardowy warsztat mechaniczny, który dodatkowo będzie ogarniał i ogarnia Teslę. Cześć chłopaki. Dzień dobry. Jak widzicie, trzy stanowiska, tu kolejne zawieszenie wyjeżdża, auta amerykańskie, jak i busy, bo niestety musimy zalepiać lukę, jak klienci czasem nie dopisują od elektryków, ale roboty mamy mnóstwo. No, układ wydechowy, coś czego dawno nie widzieliśmy. Proszę bardzo. Niepotrzebna rzecz, kompletnie. W elektryku nie, w Tesli nie. W Tesli bym nie montował. A masz tutaj coś do robienia geometrii? A, tak, to masz wyważarkę? Tu mam baseboarda. A nie, to nie jest wyważarka, to... dobra. To jest 3... Masz Teslę, pokaż? Oczywiście jest Tesla, już szukamy, proszę. Tesla Model S, X, MX, no i najstarszy Roadster. Tego to w Polsce chyba jedna sztuka jest, albo dwie. Zobaczymy kiedyś, może przyjedzie do nas, nie? Może do... No. My już wyjeżdżamy, że tak powiem, jestem pod dużym wrażeniem tego, jak Adam sobie to na tej niewielkiej przestrzeni zorganizował. Myślę, że tutaj wasze samochody będą w 100% bezpieczne, przede wszystkim dobrze zadbane, także suche stawy. Do zobaczenia. Super. Będziemy cię jeszcze odwiedzać i zapraszamy wszystkich, żeby tutaj przyjeżdżali naprawiać swoje testy. Rejon Małopolski. Zapraszam, hej. Dobrze, jedziemy właśnie w stronę Radomia. Teraz przyciskamy się przez południowo-wschodnie rewiry. Od Dąbrowy Tarnowskiej do Kielc mniej więcej. Także patrzcie, co tu się dzieje. Elegancko. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Taką zimę lubię. Taką zimę lubimy, prawda? Bardzo. A młody nie lubi. Nie widać tego, ale młody śpi. Supercharger Radom. Mamy lotnisko, mamy Supercharger. Chyba większy na razie niż w Warszawie, bo tego pod Teslą jeszcze nie możemy uznać za, że tak powiem, oficjalnie ogłoszony. Także Radom zawsze przodem. No, jesteśmy już na miejscu.
Trasa z Radomia była prosta, dostała nam 20%. Ładowanie na superchargerze w Radomiu też nie trwało długo, w zasadzie około 20-25 minut. Także super, wszystko poszło bardzo gładko, wziąć pod uwagę to, jakie są warunki pogodowe. A tam Tesla X, która czekała na nas wiernie przez 3 dni, tak naprawdę niewiele z zasięgu jej poszło. I patrzcie, zawieszenie nawet stoi jak dzwon, nic nie opada. Jak widzieliście na naszym materiale, wycieczka Tesla Model 3, w szczególności w wersji Performance, na dłuższe trasy potrafi być wyzwaniem, jeżeli mamy do czynienia z ostrą zimą. Natomiast co nas cieszy, to cieszy nas to, że rozwija się nasza sieć. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy znowu odwiedzić Katowice i odwiedzić po raz pierwszy Dąbrowę Tarnowską. Przypominam, że w tej chwili mamy, w zasadzie otwieramy już 7 lokalizację, o czym zaraz będziemy mówić. A na tą chwilę mogę tylko powiedzieć, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie i wspierajcie nasz kanał.